Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy, znaczy kontynuujemy road vloga. Dzisiaj to będzie fly vlog, kurde, bo dwa samoloty mam. Więcej kilometrów samolotem jak autem. Na razie wyjeżdżam z Łodzi, jest prawie 11. Ogarniam jedną sprawę. 200 euro zakupione. Kierunek Piaseczno. Pej! Piekło zamarza. Herbata w KFC. Wczoraj mnie w tej Bydgoszczy tak przewiało, że masakra. Fajna sprawa mieć okulary. Naprawdę. Dziękuję, miłego dnia. Muszę wyjechać kawałek. I frytala. Ło kurna. Trochę kawałek kurczaka. Jedziemy. Ja już na bazie. Do samolotu zostało mi 1,5 godziny. Także biorę szybko papiery i spadam na lotnisko. Uła. Już to czuję, jak się będzie fajnie jeździło po Portugalii z tym Katarem, którego dzisiaj dostałem. O tych kamerkach GoPro to coś słyszałeś? Pewnie mam taką net. Pody ma komunię i się uparł na tą kamerkę GoPro od Szesnej, nie? Szesna mu mówi, że mu może kupić. O, to trzeba iść zrobić odprawę szybko. I bramę odlotu mi zmienili, także będę musiał tej bramy odlotu jeszcze poszukać. Kolejka do kontroli bagażu dzisiaj jest, nie powiem, zabójcza. Ja w ogóle się w kurtce wybrałem. W Polsce się robi cieplej, a w Lizbonie pewnie ponad 30. Kurtka to mi jest tak potrzebna. Najgorsze jest to, bo płyn, którym muszę sobie pukać, jamę ustną, będę musiał wyrzucić i zakupić taki sam w Lizbonie. O ile w ogóle taki dostanę, no ale produkcji niby francuskiej, to zobaczymy. Myślę, że gdybym nie miał tyle tych gratów, to byłbym bardziej zadowolony z odpraw. A tak to niestety zawsze kończy się tym, że muszę wszystko wyjąć. Potem wszystko wsadzić z powrotem. Bramka numer 37. Prosto. Tradycyjnie już jako jedna z ostatnich osób na samolot. Nigdy mi się nie chce w tej kolejce stać. Ludzie stoją, czekają. Ja poczekam, bo zawsze wszyscy wejdą. Star Alliance. Patrzcie, co przyleciało na Frankfurt. Dwójka małych dzieci mi aparat skopała, weźli za barierkę i mi tam porządnie aparat skopali, ale cały. Niby takie międzynarodowe na lotnisko i w ogóle takie nowoczesne, a systemy im się zacięły. Ciemno się zrobiło. Teraz 3 godziny do Portugalii w samolocie. Ach. Wszystko by było fajnie, gdyby nie to, że mówię, przewiało mnie wczoraj w tej Bydgoszczy. I normalnie myślałem, że mi krew uszami pójdzie przy lądowaniu. Nie życzę nikomu. Martwiłem się, że nie będę miał miejsca przy oknie, bo miałem C zarezerwowane, a tutaj usiadłem obok pani z Japonii. Pani się chciała zamienić. Ona powiedziała, że ona woli przy brzegu, jakby chciała do toalety iść. Także pięknie.
ale czy to jest... Czy to jest tak popularny wśród Japończyków kierunek? Czy po prostu puścili komunikat po japońsku ze względu na to, że bardzo... No wycieczka japońska to jest dzisiaj. Ale miło usłyszeć japoński. Tęskniłem. Witamy w Portugalii, teraz muszę zadzwonić do nich tam na ten parking, żeby po mnie przyjechali, bo nie chcę się iść. Bateria mi już prawie zdechła w aparacie, ale spoko, się zresztą powiem. Właśnie dzwoniłem do gościa i mi powiedział, że tam gdzie mnie przywozili, tam muszę iść, żeby mnie odebrali. Czyli generalnie na odloty. Spoko. No problemo dla mnie. O. A tam jak widzicie za mną, idzie sobie właśnie ta wycieczka z Japonii. Jestem ciekaw swoją drogą, bo pytałem pani, to powiedziała, że... Exit. A, zejdziemy normalnymi schodami. To powiedziała, że są tu na 7 dni. Więc podejrzewam, że wylądowali we Frankfurcie i po prostu się przesiedli do... We Frankfurcie do Portugalii, do samej Portugalii na 7 dni przyjechali. Bo nie wierzę, że oni tak po prostu zwiedzają Europę. Chociaż emeryci to może. Trochę ludzi czeka na gości o tej porze w Lizbonie. Ja pierdykam, jak tu jest gorąco, już się zgrzałem, nie? Kawałek przyszedłem. Z 25 stopni to tu jest na zewnątrz, myślę, lekko. Teraz... Tak, to jest chyba ten parking. Jata! To teraz się muszę tam przedostać jakimś cudem. Heh. Nie ma przejścia. Tam muszę iść. Tam mnie przywieźli generalnie. No i tam po mnie przyjadą. Słuchajcie, chyba jedzie mój busik właśnie. No i właśnie lewej ręce mi się telepie cały aparat. Idę auto odebrać. Kurde, myślałem, że do Polski nim zjadę. On się nadaje do myjni. Także... No więc tak, ja w pobliżu firmy znalazłem sobie parking. Jutro ładujemy do Szwajcarii i idę spać, bo tak mnie przewiało w tej Bydgoszczy, że dostałem kataru i ogólnie jest lipa. Więc idę wygrzeć dupę. Z tym akurat nie będzie problemu, bo to jest 17 stopni, pomimo że jest pierwsza w nocy. Widzimy się jutro. Także trzymajcie się, dobrej nocy i witam znowu na szlakach Europy. Pyk!